Ty wolisz dawać komornikowi i dzieciom, no to przepraszam. Ty wolisz dawać komornikowi i dzieciom, to przepraszam, co się działo. A ty dałeś coś dzieciom? Oczywiście, no to rodzicie, jak to nie kupiłem zawę, kupiłem laptopa. A resztę zostawiłeś tam w czasie, gdy jest twoja zawę. A ci nie mówiłeś. Ale chciałeś. Nieważne, że nie chciałeś. No ja chciałem. Bo ona nie chciała. To ty kłamiesz. No. Ja z pijaczką. I patrzysz kurwa mi w oczy. Ja z pijaczką ja nie. I patrzysz mi w oczy. Ale ty kłamiesz. Ja z nią gadałem, to ona mówi, że ty kłamiesz. I patrzysz mi w oczy. Ja, że kłamiesz wyszedł, ja nie wiem dlaczego. Ona nic sama mówi. Dobrze. Idziemy. A dzwoniłeś do niej ze Sławka telefonu, nie. Teraz ten numer ma Sławek. Ja nie wiem, że tego telefonu. No dobrze, wypieraj się. Ja swoje wiem. Okay. Dobra, trzymaj się. Może pan trzymać na razie. Nie przychodź już tu więcej. Bo... ja mogę przyjść, bo ja tu płacę. Co tu płacisz? No oczywiście, to będę bierze pieniądze, to ja tu płacę. No ale za co płacisz na alimenty, nie na komornę? No ale to mogę wejść. Nie możesz. Mogę wejść, to możliwe. Proszę? Jestem tu zameldowany, mogę wejść. Jak płacisz? No płacę. Nie płacisz? Bo płacę. A kiedy ostatnio ja z komorny zapłaciłeś? No cały czas płaciłem ja. Teraz jest do zapłacenia, no, to płac. Musisz sobie już powinno... Gdzie z chamem nie warto, kurwa, żeby ta jajecznica ci wyszła bokiem. A ty się denerwujesz i płaczesz. Nie, czyli ja cię nienawidzę. A ty płaczesz wszelką. Wynoś się, tu kurwa. Nawet się tej twojej matce nie dziwię, aha, że ona cię nie chce widzieć. No, czekaj, nie mam punka, nie ma. No, mam co na 112? Poświęcę. Zaraz czekam. A to nie zaczekasz, bo mam twoją kartę szpitalną i masz diagnozę i wiesz, ja się czuję zagrożona, więc nie ma tu rozmowy. No, o kółko będziesz się kłócił, czy idziesz już? Nie, ale to bardzo kółko. Żałuję, że cię tu kłóciłam. No ja żałuję, że długo przyjechałem. Na serio. Wynoś się. Ale złośliwa jesteś, gdzie to rzuciłaś? Wynoś się stąd, dziadek. Gdzie to rzuciłaś się, pytam? Wynoś się. No takie jedno kółko chciałem. Takie to. Nie było, poszukałem na świetliku, na którym było. Rzuciłaś się. Się kłóci za mnie na coś. To kapitował do ciebie to był. Nie mam się. No mama gdzieś rzuciła, kopię to wszystko. Wiesz. No, tutaj masz jakąś siłę. O, wiem, że mam odbiciu. Możesz kopnąć? Nie kopię się takich rzeczy, bo się nagle biją. O, dziękuję, że jesteś mniej. Boże, nie dosyć, że jesteś obrzydliwy fizycznie, to jeszcze jesteś tak obrzydliwym człowiekiem, no tak, psychicznie, tak, że to się w głowie nie mieści. Zgadzam się. Naprawdę, zero wdzięczności. Zero czegokolwiek, tylko pieniądze. No tak samo jak ty. Ja pieniędzy potrzebuję dla dzieci. A dla tego? A dla tego. Dlaczego? A ty dla kurew. Wynoś się z tą czucią. Ja i kurwy. Ja i kurwy. A Sylwka, Aldonka, Międzyzdroje. To twoje koleżanki, pijaczki. To mnie nie wchodzi, wiesz? Pijaczki. Zabieraj się. Twoje pijaczki. Pijaczki, ja do nich dzwoniłam. No tak to... Wyprzesz się, ty z nimi ty się wyprzesz wszystkiego, bo matka ci nie chce widzieć. Mówi do mnie, ja go nie chcę widzieć. O, dziękuję. Takie błoka jak znam się. Wynoś się stąd, rozumiesz? O, nie wiem. Wynoś się stąd. Po co w ogóle dzwoniłaś po mnie? Jesteś chora czy co? Ja dzwoniłam, ty tu wpadłeś kurwa w ogóle. Pomyślałam, że rozmawiasz z człowiekiem.
Ja myślałam, że już mam zdebilę. No chciałem ci podpisać, ale nie chciałeś. Co ty chciałeś podpisać? Chciałeś kurwa jak najwięcej pieniędzy. Nie, no co jest wyciąć? Trzymaj się tylko. Pa. Pamiętaj, że moja jeźdźnica do końca życia. Czemu? A jak będziesz w szpitalu... Ale to dobra. Dziękuję bardzo. To sobie przypomnij ten dzień, co dzisiaj. Ale to mnie nie dotyczy. Nie dotyczy. Tak oto moja żona się zachowuje, znowu jest wypita. Pije nadal i robi wszystkich balona. Super babka, ma facet. Ale to nie jest jej wina, tylko wina tego powodu, gdzie znęcamy się między innymi też nad nią. Że bardzo mi jej szkoda. W tej chwili coś nie działa, czyli nie działa służba zdrowia i po kolei urzędacy. Dobra. Pozdrawiam serdecznie. Jacek, tak.